28 kwietnia, Edyta Nawrocka. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z ostatnim pożarem na składowisku odpadów Mobruk. Pożar wybuchł 20 kwietnia. Z ogniem walczyło 15 zastępów Straży Pożarnej. Na miejscu był również wóz ratownictwa chemicznego. Sprawa trafiła do prokuratury. Wszczęte zostało kolejne śledztwo prokuratorskie z naszego doniesienia w związku z tym ostatnim pożarem, który był na szczęście drobny i szybko opanowany dzięki podjętym już wcześniej działaniom przez Straż Pożarną i też naszej ogólnie czujności. Pewnie było to wynikiem podpalenia, ale nie mam na to ani żadnych dowodów, ani ekspertyz. Natomiast wejście na ten teren, który jest taki, jak jest, czyli jest po prostu pełen różnych odpadów, jest swobodne, więc pewnie byłoby to możliwe. Władze miasta od dawna walczą z sąsiedztwem Mobruku, które jest bardzo uciążliwe. Mobruk ma zniknąć do lipca 2017 roku. Niewątpliwie Mobruk musi opuścić Wałbrzych do lipca 2017 roku. Jest to nieprzekraczalna decyzja. Chcemy i wydał marszałek decyzję w październiku ubiegłego roku o procedurze cofnięcia zgody na działalność bez odszkodowania. Mamy nadzieję, że opinia Straży Pożarnej, prokuratury, która widzi wyraźnie, że teren nie jest zabezpieczony, że teren wprawdzie został lepiej zabezpieczony, jeśli chodzi o sprawy pożarowe, ale nie jest zabezpieczony przed wejściem osób postronnych, że Mobruk nie wykonuje poleceń, albo przynajmniej nie w takim stopniu, jak powinien. Liczymy na opinię Straży Pożarnej, która przyczyni się do wydania decyzji o wstrzymaniu działalności bez odszkodowania, bo kwestia tego odszkodowania jest zawsze niezwykle kluczowa. Prezydent Wałbrzycha nie ukrywa, że kontakt z właścicielem składowiska jest w tej chwili prowadzony tylko za pośrednictwem prawników. Od dłuższego czasu te relacje raczej mają charakter poprzez prokuraturę i poprzez służby, które starają się, aby operator tego miejsca, aby ta firma realizowała zalecenia, których w naszej ocenie i nie tylko naszej nie realizuje. Poprzedni pożar Mobruku, obejmujący znacznie większą powierzchnię, wybuchł 5 lipca. 140 tysięcy złotych to realny koszt, jaki poniosła wówczas Straż Pożarna w Wałbrzychu podczas gaszenia pożaru Mobruku. Armata z czasów II wojny światowej o wymiarach 4,5 metra pod stadionem w Głuszycy. To kolejne po naczyniach i hełmach niemieckich odkrycie Marcina Kozłowskiego na terenie miasta. Na przeszkodzie prac wykopaliskowych stoi niestety sezon piłkarski. Pierwsze ślady poniemieckich baraków zlokalizowanych niegdyś w Głuszycy namierzone zostały już w ubiegłym roku. Kozłowski oraz Fundacją Poszukiwań Historycznych postanowili przeprowadzić pierwsze badania na stadionie przy ulicy Dolnej. Wiadomo, że ciężko było przebrnąć z dokumentacją, więc postanowiłem dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Dokonałem takiego zgłoszenia 15 października. Następnie udałem się do tutaj pana burmistrza, który wydał pozwolenie, był bardzo przychylny do naszych poszukiwań. Następnie cała procedura dokumentacji przekazana była do konserwatora zabytków. Konserwator zabytku wydał zgodę i były wykonane pierwsze prace, które według mnie zakończyły się sukcesem. Zostały odnalezione podpiwniczenia byłych baraków i zostały odnalezione szczątki talerzy, butelek różnego rodzaju. Wszystko na to wskazuje, że była to kantyna wojskowa. Jak podkreśla odkrywca Marcin Kozłowski, pierwszy trop nowego odkrycia podsunął mu wujek, opowiadając, że w tym konkretnym miejscu jest zakopane działo z czasów II wojny światowej. Po niemal pół roku od poprzednich prac udało się uzyskać zgodę na badanie terenu na stadionie za pomocą specjalistycznego sprzętu. 3 tygodnie temu zostało sprowadzone urządzenie. Przyjechał pan profesor, który wykonał badania magnetometrem. Jest to urządzenie, które robi pomiar w ziemi, pomiar, który wskazuje dużą ilość metalu, i wszystko się potwierdziło, że to działo rzeczywiście tam jest. Wykazało, że jest coś długiego na 4 metry, na 1,5 metra szerokie. W tej chwili otrzymaliśmy wszystkie zgody, pan burmistrz również wydał taką zgodę i myślę, że do miesiąca czasu będziemy ruszać tutaj z pracami. Zgody na prace wykopaliskowe na płycie boiska nie będzie, dopóki nie skończy się sezon piłkarski. Ograniczenie to nie będzie jednak przeszkodą w pracach.
mówi odkrywca Marcin Kozłowski. Na szczęście to działo się znajduje prawie że przy murawie, ale nie wchodzi całkowicie na tą murawę. Najpierw przeprowadzimy próbę przekopania łopatami, zobaczymy co tam jest, czy to po prostu jest może jakaś tylko zwykła rura lub jakiś rumorz metalowy wrzucony. Ja, jeżeli się okaże, że jest działo, to myślę, że wtedy będziemy już ruszać z koparką. Z historii wiemy, że duże zasoby amunicji, broni i pozostałych akcesoriów żołnierskich zostały już znalezione na boisku. W ostatnim czasie odkryto piwnice budynków, które tam kiedyś stały, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście to, co pokazują te urządzenia, jest tam w ziemi. Jak wynika z relacji wujka Marcina Kozłowskiego, który był naocznym świadkiem wydarzeń, jakie miały miejsce w 1945 roku, na boisku przy ulicy Dolnej w Głuszycy działo przeciwlotnicze znajdować się ma dokładnie w wyznaczonym przez niego miejscu. Fundacja Poszukiwań Historycznych oraz burmistrz Głuszycy Roman Głód przedstawili tam także autentyczne, bardzo dobrej jakości zdjęcie lotnicze wykonane w 1945 roku, które wyraźnie pokazuje, że historyczne znaleziska na boisku to tylko mała część tego, co kryje w sobie okolica Głuszycy. Na zdjęciu widać dokładnie cały kompleks Syriza, a także poszczególne budynki i tajemnicze wejścia. Jak zapewnia Marcin Kozłowski, stopniowo próbuje zbadać każde z tych miejsc na mapie. Wszystkie prace finansowane będą przez Fundację Poszukiwań Historycznych. Starostwo powiatowe w Wałbrzychu nadal bez przewodniczącego. Trwają rozmowy zmierzające do utworzenia nowej koalicji. Podczas sesji 13 kwietnia stosunkiem głosów 9 do 8 Dorota Piotrzkowska została odwołana z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Wniosek o odwołanie przewodniczących został złożony przez klub radnych PO. Głosowanie było tajne. Radni klubu PO zarzucali dotychczasowej przewodniczącej, że nie informowała radnych o istotnych kwestiach oraz zwoływała posiedzenia komisji zbyt późno. Obrady zostały przerwane i podczas sesji 28 kwietnia miał zostać wybrany nowy przewodniczący, jednak punkt dotyczący jego wyboru nie znalazł się nawet w porządku obrad. W porządku obrad dzisiejszej drugiej części sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego nie rozszerzyliśmy o punkt związany z wyborem przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Nadal funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego pełni wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Stanisław Janor. Trwają wciąż rozmowy, które zmierzają do tego, aby powstała nowa koalicja, stabilna koalicja, koalicja mająca zdecydowaną większość w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego. Taka koalicja, która politykę odłoży na bok i rzeczywiście będzie chciała pracować dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, dla poszczególnych gmin. Wygląda na to, że rozkład sił w powiecie wałbrzyskim uległ zmianie. Kogo zgłosi na to stanowisko klub radnych PO? Będzie to zależało od wyniku rozmów koalicyjnych. Około 300 drzew zostanie wyciętych w rezerwacie niedaleko Zamku Książ. Drzewa zostały zaatakowane przez korniki. Są w bardzo złym stanie i zagrażają bezpieczeństwu pojawiających się tam turystów. Świerki na terenie rezerwatu w Książeńskim Parku Krajobrazowym są w bardzo złym stanie. Jest to skutkiem długotrwałej suszy w 2015 roku, czego efekty można dostrzec gołym okiem. To wyraźne przeprawienie igieł, odpadanie kory, całkowity opad igliwia. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest intensywny rozwój szkodliwych owadów. To głównie korniki, które atakują chore drzewa, a także przenoszą się na zdrowe. Wystarczy niewielki podmuch wiatru, by chore drzewa na terenie rezerwatu upadły na ścieżkę. Co prawda wstęp na teren rezerwatu i tak jest zabroniony, ale nie powstrzymuje to mieszkańców przed spacerami w tym miejscu. Jak zaznacza zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Wałbrzych Marek Nogawka, pracownicy nadleśnictwa nie są w stanie walczyć z ludźmi wchodzącymi na obszar rezerwatu. By uniknąć tragedii, zdecydowano się więc na wycinkę. Na terenie rezerwatu od maja planujemy rozpocząć prace związane z zabezpieczeniem ścieżek i dróg leśnych, po których spacerują ludzie, przed niekontrolowanym powaleniem drzew. Prace będą wykonane, szacuję, to jest tak, obszar około 70 hektarów, na których mogą być wykonane, natomiast ilość wyciętych drzew to będzie około 300-400 drzew w przeciągu 2 miesięcy. Drzewa, które zostaną poddane wycince, są w bardzo złym stanie. Wszystko przez kornika, który zaatakował drzewostany. No powodem jest właśnie gradacja kornika, rozpad tych świerczeń, które tutaj widzimy dookoła i zagrożenie ludzi, którzy spacerują się pod tymi suchymi świerkami, które w każdej chwili mogą spaść na dół. Niestety prowadzimy dość szeroką taką akcję edukacyjną, żeby ludziom uświadomić, że nie mamy tylko do czynienia z parkiem krajobrazowym tutaj przy Podzamczu, ale przede wszystkim rezerwatem przyrody, który 16 lat temu został utworzony. Obejmuje obszar 240 hektarów właśnie wąwozy Pełcznicy i Szczawnicy.
kornika i miał służyć temu, żeby no, zostawić przyrodzie samej sobie. Jednak część drzewo, las no, tej powierzchni obejmowała lasy gospodarcze, które no, zostały gdzieś tam w tej chwili zaatakowane. Wybiórczo zostaną usunięte drzewa z pasa o szerokości do 30 metrów w obie strony od ścieżek, szlaków i dróg leśnych. Jak podkreślają leśnicy, wycinka będzie prowadzona pod okiem profesjonalistów. Wszystkie drzewa, w których będą się znajdowały gniazda ptaków lub dziuple, zostaną specjalnie oznaczone i nie będą poddawane wycince. Wycinka rozpocznie się w maju i potrwa około 2 miesiące. Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim prawie uprzątnięte. Mieszkańcy gminy Walim sprzątali w ramach akcji Święto Ziemi na brzegu jeziora. W połowie kwietnia w związku z pracami konserwacyjnymi na tamie w Zagórzu Śląskim woda ze zbiornika została spuszczona. Wyremontowane zostały zastawki zamykające spusty wody. Spuszczona woda odsłoniła niemal stuletnie ruiny, będące dawniej częścią niewielkiego miasteczka, Śląska Dolina. Wraz z historycznym odkryciem odsłonięte zostały również góry śmieci. Co roku w kwietniu mieszkańcy gminy Walim zbierają się na brzegu jeziora od strony kąpieliska i w ramach akcji Święto Ziemi na brzegu jeziora sprzątają brzegi Jeziora Bystrzyckiego. Akcja organizowana jest od 9 lat przez Urząd Gminy Walim. Właścicielem terenu Jeziora Bystrzyckiego nie jest jednak gmina Walim, a firma Tauron Ekoenergia spółka z o.o. Jak informuje rzecznik firmy Tauron Monika Meinhardt-Burzyńska, śmieci znajdujące się na zamulonej części Niecki nie mogły zostać uprzątnięte ze względu na grząskie podłoże i wynikające z tego niebezpieczeństwo dla sprzątających. Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi w odległości 300 metrów od korpusu zapory sprzątanie realizuje spółka Wodociągi i Kanalizacja Zdzierżoniowa. Początek napełnienia zbiornika Bystrzyckiego zaplanowano na dziś i ma potrwać kilka dni. Zapraszamy Państwa wszystkich na największe wydarzenie militarno-edukacyjne w Polsce, czyli nasz Rajd Arado 2016. Szanowni Państwo, rozpoczynamy od Zamku Czocha jak co roku, 29. Następnie przejeżdżamy 30. już przez takie miasta jak Karpacz, Kowary, Zaclesz Czeski, wjeżdżamy do Lubawki przy granicy czeskiej. Szanowni Państwo, już 1. znajdujemy się w Kamiennej Górze. Wielka bitwa na Zalewie Kamiennogórskim o godzinie 14. Troszeczkę wcześniej jedna z pierwszych defilad organizowanych właśnie w taki sposób w Polsce. Właśnie w Kamiennej Górze od godziny 11. Zapraszamy także wszystkich Państwa do Bolkowa. Po raz pierwszy jest z nami także Bolków 2 maja. No i oczywiście wielka bitwa także na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego już 3 maja. Zapraszamy wszystkich Państwa na Rajd Arado 2016. Rajd Arado nadchodzi. 1 maja w Starej Kopalni również wielkie wydarzenie majówkowe, to znaczy wielka fiesta balonowa. Stąd, z tego terenu o godzinie 17 wystartuje prawie 30 ogromnych balonów. To niepowtarzalna okazja do tego, by podziwiać nad wałbrzyskim miastem taką liczbę balonów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jedna ważna informacja, to wydarzenie będzie mogło się odbyć pod warunkiem sprzyjającej aury atmosferycznej. Jeśli dzień wcześniej dostaniemy informację, że pogoda jest niesprzyjająca, impreza zostanie przesunięta albo na 2 lub 3 maja, proszę śledzić stronę internetową Starej Kopalni, jak również Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, czy też Urzędu Miasta Wałbrzychu. Serdecznie zapraszamy 30 kwietnia, czyli już w najbliższą sobotę, na pierwszy rodzinny rajd, który odbędzie się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Rajd rozpoczyna się o godzinie 10.30 zbiórką informacyjną, która odbędzie się w Welcome Center, czyli w budynku kas biletowych. Następnie uczestnicy wystartują z parkingu przy ulicy Antka Kochanka. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Ponad 250 wystawców przyjedzie do Zamku Książ na 28. Festiwal Kwiatów i Sztuki, który potrwa od 30 kwietnia do 3 maja. Na czas festiwalu organizatorzy chcą ułatwić turystom dojazd do zamku, planując specjalną komunikację autobusową. Między 30 kwietnia a 3 maja cyklicznie co 30 minut będą kursować autobusy sprzed Auchan w Wałbrzychu. Następnie będą one zatrzymywać się na przystanku przy palmiarni, a w końcu przy parkingu centralnym niedaleko zamku. Stamtąd będą wracały przed Auchan. Będzie także możliwość skorzystania z busów od strony Świebodzic. Spod bramy z lwami będą kursowały w godzinach od 10 do 19. Będą one zatrzymywać się niedaleko pensjonatu przy Stadzie Ogierów i wracać pod bramę z lwami.
Cena biletu to 2,50. Dzieci do 7 lat jadą bezpłatnie. Zarówno autobusy, jak i przystanki będą oznaczone logotypem festiwalu. Spodziewamy się rekordowej liczby gości, porównując sprzedaż biletów w ubiegłym roku do tegorocznej. To jest około 40% więcej biletów już w tej chwili sprzedanych. Więc myślę, że warto się pośpieszyć i kupić te bilety. Trzymamy kciuki za pogodę, ale to jest jedyna rzecz, na którą nie mamy wpływu. Na razie te prognozy wyglądają, mogłyby być lepsze, może tak powiem, ale zobaczymy. Natomiast no, robimy wszystko, jeśli chodzi o te parkingi, żeby niezależnie od aury i niezależnie od przygotowań stada ogierów, które nam tutaj też bardzo pomaga, zapewnić możliwość zaparkowania tego samochodu właśnie w centrum, czy w Wałbrzychu i dojechania do nas komunikacją. Oczywiście oprócz tych autobusów, które my zorganizowaliśmy z Auchan, będzie linia PK, która z centrum miasta, jak co roku, będzie wozić naszych gości do zamku. Święto Kwiatów i Sztuki to zawsze okazja do zobaczenia niezwykłych kompozycji florystycznych. Tym razem na dziedzińcu honorowym będzie okazja do zobaczenia 5-metrowych konstrukcji kwiatowych wykonanych przez belgijskiego florystę światowej sławy Tomasa Bruyna. Aranżacje po raz pierwszy będą także prezentowane na zamkowym trzecim piętrze. Dzięki rozlokowaniu festiwalu na większym obszarze turyści będą mieli większą swobodę w poruszaniu się. Od momentu, kiedy mamy wystawę Muzeum Narodowego w salonach barokowych, nie ma możliwości prezentacji tak dużych ekspozycji kwiatowych. W związku z tym uruchamiamy trzecie piętro i po raz pierwszy będzie można zobaczyć to trzecie piętro i tam główne ekspozycje kwiatowe będą prezentowane, czyli wydłuży się czas spędzany w zamku, dokładamy kolejne sale. Jeśli chodzi o liczbę kwiatów, czy ilość kwiatów, będzie ona rekordowa. 28-29 kwietnia w Zamku Książąt będą się drugie florystyczne Mistrzostwa Polski. To okazja dla florystów, by uchwalić się swoim talentem i kreatywnością oraz pokazać, jakie możliwości kompozycyjne dają kwiaty. Prace konkursowe będzie można podziwiać podczas festiwalu. Tematem przewodnim tegorocznych mistrzostw jest Święto Kolorów. Jest to wspaniałe miejsce, do tego stopnia wspaniałe, że w ubiegłym roku mieliśmy tutaj wizytację z FLORNITU, Międzynarodowej Organizacji Florystycznej. I zaproponowano nam, może to trochę za duże słowo zaproponowano, ale powstała koncepcja organizacji w 2020 roku Mistrzostw Europy właśnie tutaj w Książu w Wałbrzychu. My oczywiście podjęliśmy tą rękawicę, staramy się o to. Ta impreza również ma być, że tak powiem, takim sprawdzianem nas, Polaków, w sensie organizacyjnym. W tym roku druga edycja Mistrzostw Polski. Mamy na tą chwilę 14 uczestników zgłoszonych w dwóch kategoriach, kategoria junior i senior. Konkursy odbywały się w 5 kategoriach. Zaplanowano także niespodzianki dla miłośników Dalekiego Wschodu, takie jak Narodowa Wystawa Bonsai, Wystawa Zbroi Japońskich oraz Suiseki. Przed zamkiem zostanie wyeksponowana miniatura złotego pociągu pochodząca z kłodzkiego Mini Eurolandu. Prócz tego zaplanowano warsztaty z udziałem ogrodników, zielarzy i rękodzielników. Będą okazje do kupienia roślin, cebulek kwiatowych, ceramiki, produktów regionalnych czy też artystycznej biżuterii. Majówki, pochody, święta państwowe, a my zapraszamy na antywojenny, antysystemowy, antyinstytucjonalny musical Cynkowi chłopcy w reżyserii debiutanta Jakub Skrzywanek, krakowski artysta, według tekstu zeszłorocznej noblistki Swietłany Aleksiejewicz. Spektakl opowiada o historycznym już konflikcie w Afganistanie radziecko-afgańskim, który tak naprawdę staje się taką matrycą do opowiadania o wszystkich współczesnych wojnach demokracji współczesnych, naszego polskiego państwa, członków sojuszu NATO, jednocześnie opowiadając o bardzo poważnych, mocnych, w zaangażowany sposób sprawach. Jest bardzo zabawny, bardzo ostry. Reżyser wybrał formę Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeskiego, więc w nowych aranżacjach usłyszymy 8 hitowych piosenek. Najlepsi twórcy, zaproszenia na wiele ogólnopolskich festiwali. Ja myślę też, że Państwo słyszeli już o tym spektaklu, więc tym bardziej warto odwiedzić Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. W czasie weekendu majowego gramy 29 kwietnia w piątek o godzinie 19, 30 kwietnia w sobotę o godzinie 19 i 1 maja o godzinie 18. Zapraszam.
To już wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.